pani marszałek, Wysoka Izbo. W projekcie ustawy proponują państwo, by koszty pozaodsetkowe kredytu konsumenckiego nie mogły być wyższe niż 45% całkowitej kwoty kredytu. Możemy zatem wnioskować, że powyżej 45% mówimy o lichwie. Tymczasem przez nieodpowiedzialną politykę pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezesa Adama Glapińskiego raty kredytów mieszkaniowych od października 2021 roku wzrosły nie o 45%, a o ponad 100%. Moje pytanie zatem, kiedy rząd przestanie prowadzić lichwiarską politykę, która drenuje kieszenie Polaków? Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani poseł.